obsesję na naszym punkcie. Ja wiem, że często się malujemy, a on lubi molestować kobiety, ale nie jesteśmy kobietami. Kilka dni temu chłopaki z W ogóle Polat oskarżyli mnie o skopiowanie całkowicie ich materiału. Ja się z tego wybroniłem i zapowiedziałem materiał, w którym o tym opowiem, pokażę dowody i tak dalej. Chłopaki postanowili, nie wiem czy ze strachu, czy tak po prostu prowizorycznie, mnie ubiec i sami nagrali na siebie materiał. Przekonany, że oni moje wyjaśnienia widzieli, bo użyli fragmentu mojego live'a u siebie. Cześć wszystkim. Na tym samym live, co oni użyli fragmentu z tego samego live'a, ja na tym live'ie pokazałem, że 5 stycznia dostałem argumenty na film Overs Off od widzów, czyli 4 dni przed ich filmem. Więc skoro ja miałem argumenty, których użyłem w filmie 4 dni przed ich filmem, no to logiczne, że nie wziąłem ich z ich filmu, no bo no, czas biegnie w jedną stronę, no chyba, że ktoś ma wehikuł czasu. Więc oni musieli, skoro użyli fragmentu mojego live'a, no to go widzieli. Widzieli, że przedstawiłem dowody, że już wcześniej, przed ich filmem miałem te argumenty, których użyłem w moim filmie. Mimo wszystko, mimo że to widzieli, dalej oskarżają mnie, że skopiowałem od nich materiał. Tego youtubera powiedział wątpliwej moralności wykorzystywania swojego psa do niebezpiecznych jakichś sytuacji. To robił. Niegdyś znany z kopiowania kontentu Remiego Gajarda. Później nie był w stanie za bardzo się odnaleźć w internecie, więc postanowił komentować w lesie poczynania nastolatków. Chłopaki w swoim materiale oskarżają mnie, że lubię molestować kobiety. No i wydaje mi się, że oni są świadomi, że to jest to, co robią, jest obrzydliwe, dlatego oni w żadnym momencie nie mówią Wardęga. Oni mówią ten, co kopiował Remiego Gajarda, ten, co przebierał psa. Każdy wie, że chodzi o mnie, ale oni się boją powiedzieć Wardęga, bo wiedzą, że za to zostaliby pozwani o zniesławienie po prostu. To są cwaniaki. Nawet jak dają artykuł o mnie, to blurują Wardęga, żebym tylko nie miał możliwości ich pozwania, bo będą mówić, ale nam nie chodziło o Wardęgę. To, co robicie, panowie, to jest skurwysyństwo, to jest obrzydlistwo. Oskarżacie mnie o molestwo, że wiecie, że nie macie racji, ale tak się boicie, że wyciągnę jakieś prawne konsekwencje, że się od razu zabezpieczacie. Skoro molestowałem kobiety, to powiedzcie to wprost. Nie ma co żartować, nie? Trzeba powiedzieć wprost. Wardęga molestował. Czemu się boicie to powiedzieć? Czemu boicie się powiedzieć w ogóle słowo Wardęga? Przez cały odcinek i ten fragment o mnie nie mówicie Wardęga. Skąd ten strach? Że jakiś koleś kopiuje nasze wideo 1:1. No i jakby, jeżeli coś takiego się naprawdę dzieje, to po prostu o tym piszesz, tak? No bo trochę niezręcznie. Myślę, że to, że nie skopiowałem od was materiału, to już udowodniłem. Wy widzieliście, że przedstawiłem dowody, przedstawię ich jeszcze więcej w moim materiale. Mimo wszystko, że widzicie, wiecie, że popełniliście błąd, to dalej w to brniecie. Nie jesteście w stanie powiedzieć, no dobra, pomyliliśmy się, zbyt pochopnie oceniliśmy Wardęgę, dalej w to brniecie, ale zajmijmy się teraz tymi oskarżeniami o to molestowanie. Ja wiem, że często się malujemy, a on lubi molestować kobiety, ale nie jesteśmy kobietami, szok, więc nie wiem, czy amory są trafione akurat. Chłopaki tutaj piją takiego mojego materiału sprzed 9 lat, gdzie byłem przebrany za bubsmena i twierdzą, że ja molestowałem kobietę. I to jest bardzo poważne oskarżenie, bo może komuś w tych czasach naprawdę zniszczyć życie. Jednak chłopaki dobrze znają prawdę, wiedzą, że ja tych kobiet nie molestowałem, bo po pierwsze tam występują w dużej części moje znajome, z większą ilością kobiet z tego filmu mam kontakt do dziś i przede wszystkim każdy tam musiał wyrazić zgodę na korzystanie wizerunku, bo inaczej mój film by został usunięty. Nawet mam wiadomości, jak pisałem do tych kobiet na Facebooku, bo na przykład do niektórych, do 2-3 zapomniałem wziąć zgodę na podpisanie wizerunku i na Facebooku do nich później pisałem. Więc na szczęście to mam i będę mógł to udowodnić. A oni, będąc całkowicie świadomi tego, bo ja wielokrotnie o tym już mówiłem, dalej specjalnie mówią, Wardęga molestował kobiety. I ja dostaję wiadomości na przykład teraz, że ty jebany gwałcicielu. To jest niesamowite. Wiecie, minęło 9 lat, do tej pory nikt mnie nie pozwał o żadne molestowanie, ale ta sprawa jest wywlekana za każdym razem, jak mam jakąś współpracę z dużą marką. To właśnie W ogóle Polat o tym mówią, albo jest taki jeszcze portal Noise. Oni też o tym wtedy przypominają, żeby ta marka ze mną zerwała współpracę.
bo tam naczelną w Noizie była moja była menadżerka, Justyna, taka, którą nie pozdrawiam. Ja się do tego odniosę za jakiś czas, no, może nawet szybciej niż później, bo trzeba w końcu pokazać prawdę, bo też mnie już to zaczyna nudzić, no. To jest straszne skurwysyństwo z waszej strony, chłopaki. Jeżeli mnie oskarżać o molestowanie, to powiedzcie wprost, Wardęga molestował, a nie tak naokoło, żeby tylko dojebać Wardędze, ale żeby nie mógł was pozwać, bo się strasznie boicie, bo wiecie, że nie macie racji, no. Wejdźcie sobie na ich materiał, oni zaczynają o mnie mówić tutaj 35-38. Zauważcie, że oni ani razu boją się powiedzieć po prostu słowo Wardęga, żeby nie dostać pozwu. Cwaniaki. Nie bójcie się, chłopaki, tego materiału. Ja tam po was nie będę cisnął. Ja przedstawię po prostu dowody. To też będzie dla was dobre, że może spojrzycie jakoś inaczej na swoją działalność, bo często zarzucacie wielu ludziom coś, a sami to robicie. Na przykład śmiejecie się z kogoś, że coś zrobił, a dokładnie robicie to samo i to jest hipokryzja. Ja was tam nie będę obrażał. Ja po prostu przedstawię pewne dowody i mam nadzieję, że sobie na koniec nie będzie jakiejś bardzo złej energii między nami, chociaż wątpię, bo no, wam brakuje, myślę, dystansu do tego wszystkiego. Widocznie powinniśmy robić codziennie live i zbierać kilka tysięcy złotych kolejnych każdego dnia. Jakiś inny cel. Taki jest widocznie fajne życie. Chłopaki zarzucają mi, że robię codziennie live. Po pierwsze, nie robię codziennie live'ów, ale robię live'y. No i zbieram tam pieniądze. I zarzucają mi to, że to jest śmieszne, dziwne i tak dalej. Tutaj mam zapis sprzed kilkunastu dni, że tak samo siedzą i zbierają na jakieś kitłachy, robią live i oni to nazywali domówka. No i to jest, jeżeli to nie jest hipokryzja, zarzucanie komuś, że robi live i zbiera pieniądze, a sami robicie live i zbieracie pieniądze, to jeżeli to nie jest hipokryzją, to co jest hipokryzją? Czy nie wyzywajcie tam chłopaków w komentarzach pod ich filmem, jeżeli chcecie coś skrytykować, to piszcie merytorycznie, bo też można kogoś skrytykować, ale używając, nie stosując wyzwisk i tak dalej. Więc jeżeli już chcecie zająć jakieś stanowisko w tej sprawie, to bez wyzwisk i będzie, myślę, git. Chłopaki się tak śmiali, że reżyser życia usuwa komentarze, blokuje możliwość komentowania. A wiecie, co zrobili pod najnowszym postem na Instagramie, tym, z tym ich filmem o mnie?